Takie rzeczy będą. Pomogłem Zajfowi, muszę pamiętać to. O kurwa, gdzie? Choć osnął, nie jest imposterem. Ogólnie ciało znalazłem w Y. Na samym Y, na środku samym tego. środku Y, co to jest? Te korytarze, takie nóżki. No, korytarze, korytarze, tak. Ja powiem tak, ja byłem z Anfrim, tam po lewo, jak są te dwa takie No, w wrota. laboratorium, w laboratorium. Tak, dekontaminacja. Tak jest. My z Bąkolem byliśmy przy świetle. Okay. Myśmy naprawiali światło właśnie z Zajfem. Okej. Okay. To ja, Michał i Kiszka byliśmy na początku w zasadzie samym. No w sensie na respie. Lewa od nogi. Chyba tam odbiłeś gdzieś w lewo po drodze. Poszedłem na chwilę w prawo, a potem się wróciłem, bo chciałem zobaczyć, czy nie odwaliliście się nawzajem, ale minęliśmy się obydwoje, więc uznałem, że wszystko. Ja poszedłem do tego, do kafeterii, tam kable przyciągać. No nie, no nie widziałem nikogo, bo dopiero się rozjaśniało. Więc raczej z kim. Dobra, to o kim w sumie nic nie wiemy? O mnie. To się przedstaw, powiedz, kim jesteś, co tu robisz. Nie, jestem żółty i byłem w tym, ja się uczę tej mapy, ale byłem w tym roomie i pisałem ten kod. W tym zielonym roomie, to obok tego elektryka, bo myślałem, że tam trzy osoby chyba poszły, to zrobiłem... No dwie osoby tam poszły akurat. No, ale rozumiem, że przy stole takim zarobiłeś te zadanie. Tak, tak. Kod to był nawet 8, 3, 5, 5, nie wiem, czy ale dobra, nie likuj już bez przesady, no. Dobra, ja głosuję za tym, żebyśmy kontynuowali naszą próbę ucieczki. No nie ma, no nie ma. Zajw, Gorki. Bąkol teoretycznie. Co ty tam pierdolisz? Krawciu? Dobra, ja to zrobię specjalnie. Krawciu tak się kręci, coś dziwnie. Zajf, Unfry mnie widzieli. No to... kurwa... Kurwa, chciałem zgłaszać, bo się zastanawiam. Snowy, dzięki wielkie, ale... A wyświetla się w ogóle ten alert? Chciałem powiedzieć, gdzie znalazłem ciało, ale nie odpuszczam mikrofonu. Gdy jak wyszedłem z dekontaminacji, patrzę, przy generatorach jest ciało. Ja z Kiszką na pewno byłem w jednym miejscu, właśnie przy tym stole, gdzie się kod wpisuje. No ja też tam byłem przed chwilą. Gorki, możliwe, bo były trzy osoby, były trzy tak, osoby. Dwie osoby widziałem. Znaczy przed wejściem do tego widziałem Bonkola jeszcze. Tam Y na środku. Ja szedłem na dole dwie osoby, Zajfa... Czekaj, kogo ja mijałem? Nie pamiętam, dwie osoby mijałem, jak z prawej od nogi szły, ja szedłem lewą od nogą i wracałem się odebrać tego questa drugiego, długiego. Na przód. No to tyle w sumie. Taką trasę zrobiłem na koniec, bo na początku byłem jeszcze naprawiać. Drugi raz byłem tę rozdzielkę, a chcę tylko powiedzieć, że Krawciu po raz, nie wiem, to jest chyba drugi raz, jak ja szedłem naprawiać, to on po prostu nie zainteresował się tym prądem i sobie siedział i robił ten kodzik tam. Okej, okay, to ja mam coś do powiedzenia w tym momencie. Patrzyłem na admina. Na adminie można sprawdzić, ile jest osób w danym pokoju. Na samej górze cały czas były dwie osoby. Nikt nie przychodził przez locker room. Jedna osoba na chwilę się pojawiła w ogóle na respie tak jakby.
więc dla mnie to jest self-report. Bo skoro większą liczbę osób byliśmy u góry i brakuje ilu osób? Trzech, tak? Finalnie? Mhm, no, no. No, no to u góry były tylko dwie osoby, nikt nie wychodził przez lockera. No, ale wniosek jakiś, to znaczy, że co? To znaczy, że skoro nikt nie wychodził stamtąd, no to to musi być osoba, która tam siedziała. No, albo ty, bo tak skojarzysz. Albo ja. Zwłaszcza, że byłem ze wszystkimi w jednym pokoju. Nie miałem jak go obronić, kurwa, bo ja nie znam tej mapy, ja nie wiem, co ja mam, wiecie, o co chodzi. Za mała wiedza jest na ten temat. Ciało Kwarcia zostało znalezione w dolnym lewym Y. Mam pytanie od razu. No. Kto był przed chwilą w ofisie, na samej górze po lewo? Ja wszedłem światło naprawić, ale nie zdążyłem. Unfree był ze mną, u góry. A kto to mówił? Kto tam po lewo? Zajf, ja byłem na lewo, naprawiałem światło. Jakoś dziwnie, jak patrzyłem na adminie, nagle się tam pojawił, tak, ni stąd, ni z owąd. Admin nie pokazuje chyba w przejściach, tylko pokazuje w samych pokojach, więc może tak akurat wyglądać, ale... Nie wiem, no byłem z wami u góry ale wcześniej. Nie, że się pojawił i zniknął zaraz stamtąd. Więc mówisz, że naprawił prąd, a tak naprawdę pojawił się i zniknął, więc... Ale kto zniknął? Zajf. Ale nie, ja byłem... Byłem z Bunkalem na początku naprawiać generator. Generator był naprawiany i tylko dwie osoby były. I pierw był Zajf lewego dokładnie, ja byłem przy prawym i w momencie, gdy poszedł alarm, dołączyły jeszcze bodajże dwie, bądź nawet trzy osoby z dołu dobiegły, bo to z opóźnieniem było. Ja dołączyłem to zaraz jest Leo. Tam i stałem. Okej, okay. I chyba Kiszka mnie widział, bo też tam podbiegał do mnie przy kontaminacji na dole, bo ktoś stał na pewno i widział. Znaczy, no ja tam byłem. Chyba u góry. Tylko, że tak, no skoro wy polecieliście piersi, wylecieliście stamtąd, to powinniście widzieć te ciała, więc to było na pewno zrobione w którymś momencie przy zgaszeniu świateł. Przy generatorze nie ma opcji, żeby kogoś ściągnąć wtedy. A kto ostatni dobieg na tego? No ja wiem, że macie daleko, jakby tutaj też nie jest to wyznacznik, że ktoś... No to by było zbyt głupie, że zabójca jako ostatni przybiega, nie zawsze, no to nie ten. Ale kto ostatni i dlaczego na przykład? Ale zależy do czego, do meltdownu? Na mnie to jest ten, ale jak głosujcie jak chcecie. Możecie na mnie, ale... Mi się wydaje, że to jest Leo, ale nie mam potwierdzenia, ale myślę, że to Leo. Mówi jedna osoba, głosuje druga, ładnie, ładnie. No właśnie. Już tam cicho.
Muszę prąd wyłączyć. Żeby mnie nie sabotował prądem jeszcze. Kurwa, nie wierzę! To ja, to tak. Przyznasz się, trzeba mi wskazać paluszkiem. Voxel, widziałeś, jak to zabijałeś? Jak mi zabijali tam? A ja wiem, kto ładnie stał w rogu i się próbował schować. Bokol, co tam? Co ja? Ja Voxela widziałem, kurwa, jak nie mijał. Jakim rogu? Ja robiłem, pod prawą od nogą robiłem kabelki. Ja Voxelowi wierzę, tak. Bo bieg obok mnie i mnie nie zabił, a miał idealną pozycję, żeby mnie zabił. Powiem tak, na samym początku poszedłem zrobić ostatniego questa, który jest na respie, byłem tam z Leo, mówię, jeżeli zginę, no to będą wiedzieć, że to Leo, bo cała reszta się pewnie trzyma razem. Mówię, dobra, Leo się dziwnie kręci, zerknę do admina zobaczyć, czy nie ma gdzieś jakichś zwłok na mapie. Wchodzę i tak, zwłoki leżą praktycznie na wejściu, Bąkol się chowa w lewym górnym rogu. A, tylko że wiesz, że na przykład w ten sposób, jak ty teraz zagrywasz, to każdy może tak naprawdę oskarżyć każdego? I jako pierwszy zacznie się odzywać i jako pierwszy będzie rzucać oskarżenia? Jeszcze dodatkowo próbujesz to wzmocnić śmiechem, żeby potwierdzić swoje tutaj jakieś domysły. Nie wiem, bo to było takie zabawne, jak próbowałeś się... No nie wiem, ja w każdym razie byłem po prawej stronie. Nie chcę już po raz kolejny mówić tego, że to jest mój pierwszy raz, kiedy tu jestem na tej mapie, ale po prostu robiłem zadanie jeszcze już ostatnie, które miałem przy... To jest restauracja po prawej odnodze. I tak naprawdę tyle. Jeszcze byłem zobaczyć wcześniej, na samym początku, na północy. To jest tam, gdzie jest dużo roślin. I nic tam nie ma ciekawego. No, poszedłem po prostu na dół zrobić zadanie. Nie wiem, co mam jeszcze tutaj powiedzieć. W każdym razie, no Voxel po raz kolejny bawi się w detektywa na zasadzie: a, nie mam co robić, wejdę se na kamery. A, nie mam co robić, zobaczę, co tam na monitorze, na generatorze. Czy ktoś pulsu nie stracił? No to jest do mnie podejrzany Voxel. Dobrze. A ja mam jeszcze pytanie natury technicznej. No. Jak jest to zadanie... A i co? To powiem ci naprawdę, jak próbujesz się wcisnąć w ten róg, ale tam wymyślić to zgaszenie światła, bo jakbyś zgasił jeszcze chwilę wcześniej... Ja zgasiłem. Za wcześnie zgasił, raczej za późno. Za późno, no dosłownie, chwilę brakowało i bym nie zauważył. Ale mam jeszcze takie pytanie, żeby na później wiedzieć. Na tej mapie, gdzie tu można się kryć? Ja nie wiem, gdzie jest wędno. No. Jak jest w laboratorium to zadanie z takimi fioletowymi kryształami, to co z nimi trzeba zrobić? Musisz je poukładać. Tak. Ale trzeba poukładać je u góry, czy na dole? Zaczynasz od podstawy i idziesz w górę. Aha, okej, dobra. Podstawa jest ostra. Dobra, go, bez przedłużania. I podstawa jest ostra. Jak Voxel jeszcze raz zgłosi na monitoringu coś... Dobra. Dobra, granko. Michał jest safe. Voxel i Leo zrobili. Bardzo biegają w grupie, jak pojebani. Kurwa! Cio. Elo, widziałem, kto zabił. Elo, widziałem, kto zabił. Dawaj. Voxel zabił. Ty chyba sobie żartujesz w tym momencie. No nie, bo właśnie podbiegłeś i było widać, jak Voxel zabił, bo ja byłem.
i jak był alarm z prądem, to ja wziąłem lewą stronę, on wziął prawą stronę. Ale teraz był tutaj i tu zabił, mówię. Po drugie, ja wchodziłem ostatnio do tego pokoju i widziałem, jak to ciało upadło. Voxel zabił, widziałem. Możecie mi nie wierzyć. Raz mnie już wyrzuciliście. Voxel? Co ci mam powiedzieć? Co ci mam powiedzieć? To mam ci kupić, nie wiem, białą laskę, jak dla osoby niewidomej? Ale on tam zgłosił? A to poproszę. Bo ja zgłosiłem ciało. Możesz tam zgłosić. Bo ja zgłosiłem ciało ze względu na to, że tam był straszny clusterfuck i chciałbym zapytać, kto stał przy elektryku i naprawiał światło, bo to będzie jedna z tych dużo dwóch osób, która stała przy tych. No nie, właśnie to, było, że... Tak, było nas, to ale... To ludzie odbiegli, bo ja też patrzyłem i odbiegli od tego, ja żeby powiem, właśnie nie stać. Ja byłem, ja na pewno byłem blisko tego konsolety i robiłem przy niej, natomiast dwie osoby były takie oddalone, że w sumie nie wiem, to było tak, coś ja na zasadzie... Ja już zdążyłem odejść, bo zrobiłem to coś na zasadzie to nadzoru budowlanego. I patrzyliście tak, o kurwa, robią. Robota jak się patrzy. Nie, Voxel jest czysty, miał idealną pozycję, żeby mnie zabić i nie wykorzystał tego. Tak, szedłem z tobą centralnie obok ciebie i nie, jeszcze obok kogoś leciałem. Ej, Kekega, ostatni raz jak wam mówiłem, że Voxel zabił, nie wierzyliście mnie, wyrzuciliście, a teraz jak wam mówię, to znowu mi nie wierzycie. Tak. Weźcie słowa do serca. Chcesz? Chcecie, to mnie wyłotnijcie, tylko przypomnę wam, że potem będziecie mieli zabawę z admina, jak nie będziecie mieli, gdzie są ciała. Nie, mi się wydaje, że Voxel jest czysty. Ja jestem czysty na 100%. Znaczy, no w sumie leciałem cały czas z Leo i z panem policjantem, który porządku pilnuje podobno. Tam początku. Tutaj zagłosował na Voxela, tak? Tak, ja głosowałem. No ja... Nie, jakoś od razu mi to śmierdzi, że wydaje mi się, że Voxel jest czysty. Nie wiem, uwzględnijcie tylko osoby, które będą na mnie też głosować w takim wypadku. Co jaka wy jesteście Kekega, ja pierdzielę. Czyli, no to dobra, to... Dobra. Co to jest? Nie, niemożliwe, że... Ja mówię kto i powiem nawet wam dlaczego. Znowu, ten panel administracyjny jest naprawdę świetną sprawą, bo osoba, która się tepnęła z Medbaya, znalazła się nagle po prawej stronie, a widziałem Unfriego, który wcześniej... Tak, był ktoś wcześniej na kafeterii i znalazłem Unfriego, który stał na Y-ku. I nagle osoba z Medbaya pojawiła się w kafeterii na dole. Mówię, pójdę zobaczę, kto to jest. No i to był nasz Dawidek. My kolejny raz po prostu mnie wkurwiasz tym, że gadasz jakieś głupoty związane z tą nawigacją i patrzeniem w ekrany. Moim zdaniem ogólnie to ty grasz dużo w tą grę, nie? Grałeś no, więcej. No trochę już będzie, no. Na pewno potrafisz to wytłumaczyć lepiej i oskarżyć kogoś, wykorzystując tutaj konkretne argumenty związane z mechaniką. No to... No już lepiej się tego nie da. A powiedz mi, czy ty masz wszystkie zrobione w ogóle zadania, że ty sobie ciągle siedzisz na tym? Nie, siedzisz w tym adminie tylko. Nie, ale przechodzę obok was, bo widzę, że latacie sobie w kółko, to mówię... A czy ktoś może potwierdzić, że na przykład w tej rundzie byłeś z kimś w parze, chodziłeś? Oczywiście. No był... To ja mogę potwierdzić, bo był Leo Drift, ja i... Voxel. W pobliżu biegaliśmy. A nie, sorry, to nie Voxel, to Kiszka była, sorry. Może sorry. Wykorzystują. Ja byłem na górze teraz. Jako potwierdzenie, że mnie nie zabijają, żebym ja potwierdził to, że oni nie są... Znaczy nie, ja byłem obok ciebie i obok Kiszki, bo też tak patrzyłem, czy tam się nie zabijacie. No byliśmy tam 4 osoby w tym adminie u góry. No Voxel wcześniej kto, był trochę... Kto ma jeszcze zadania, bo jeszcze pasku jest. Kto jeszcze ma zadania? Ja mam jeszcze 3 zadania.
Nie ja wiem, nie trzy chcecie zadania. To nie głosujcie, ale... Wok, klika pierwszy i zgłasza wszystkich. No jeszcze poczekaj. Bawcie się dobrze. Ale pamiętacie, o czym wam mówiłem. Ja! Dobrze. Sorry, Voxel, przepraszam. Po tym, jak Voxel odpadł, to już wiedziałem, że Bąkol na pewno, ale Zaifa się nie potrzebne. Idealnie drzwi zamknięte, żebyście nie weszli. No. Nie no, ale Vox, po prostu tobie już, ja wykorzystałem to, że tobie już, kurwa, nikt nie uwierzy w to, bo już czwarty raz gadasz o tych, tym, i to była jedyna ale... moja obrona, że ty już za dużo gadasz o tych, tych monitoringach. No. No się, ale ja faktem, Bąkol, jak ty jesteś zabójcą i jak się bronisz, i jak ci Voxel powie o tym, że używa jakieś ten, to się strasznie denerwuje, strasznie się unosisz. Bo właśnie, wiem, i dlatego każdy z was generalnie, kto gra w tą grę, jak na przykład wy, większość z was jest moimi widzami i wiedzą, jak się zachowuje, to też jest coś takiego, jakbyście grali ze swoim bratem albo na przykład grali ze swoją dziewczyną, to wiecie, w jakich sytuacjach ta osoba się zachowuje. Więc to jest tak niezbyt fajnie, jak się gra ciągle z tą samą osobą, nie? Bo wtedy przynajmniej wiecie i tak dalej. Fajnie jest, jak jest świeża osoba, której w ogóle nie znasz, a rzucają wam jakąś... No właśnie, dlatego trzeba zaindukować. Znaczy tak, dziewczyny, pewno... samice, tu będą kurwy lecieć, kutasy, będą wszyscy się obrażać. Tak będzie. Dobra, tak. Ja nie wiem, co wyzywa, jak ginie pierwsza, także... Bo chciałbym dodać, że jak wskakuje się w wenty, to ta postać przeskakuje do innego, tak jakby rumu na tych grafikach, wtedy by było lepiej wiadome. Dobra. Dobra, lecimy to. Dobra, ziomki. Dobra, jeszcze raz ta mapa. Ona mi się nawet już podoba po jakimś czasie. To ja ostatnio gra i idę, jak co? Fajne jest na tej mapie, że można skakać wentylacją po prostu. Po wszystkich pokojach. Podłączyłem pada do metrycznej i dalej wolantnie wracę na pozycję 0. Nie wiem, jak ustawić. A, bo jeszcze w ustawieniach... Zobaczcie, że to są trochę mniej responsywne, ale akurat sprawy do mnie napisali. Samice, mówisz? Zrobię sobie w ten sposób. Te samica, tam wycisz się. No tak trochę, mówię. No, sorry, kapa, nie byłem wyciszony. No. Responsywny jesteś jakiś. Halo? Kto zgłosił? Przy dekontaminacji leżało ciało. No jest, gdzie to jest? No ten taki długi tunel, co do reaktora prowadzi. O nie, Voxel, to najlepszy zawodnik. O nie, nasz admin. A to z kim ja jestem przy reaktorze już? Bo ja wyszedłem przez... No, jeszcze ciała nie było wtedy. No właśnie. No, a teraz leżało i na kracie leżało, więc pewnie went tam ktoś zbijał. Aha, bo tam w środku faktycznie jest went. Tak, można ale... tam się wejść schować, ale nie widziałem, żeby ktoś przed nami też szedł. No właśnie, nie widziałem. O, jaki spryciarz. No co ja mogę powiedzieć? No doigrał się, tyle razy oglądał już te... To... Nie zobaczyłem jak to jest. Mówisz, że go zabiłeś? Możecie... Nie ma, nie ma możecie pomysłu. Bąkol raczej czysty, bo cały czas byłem przy nim. Nie no, zobaczmy. Bo się go bałem, że znowu no, mnie zabiję. Nie mam podejrzany. Ja dopiero zacząłem gdzieś tam, oprócz tego przy wstarcie, to jeszcze drugie złapałem, ale nie skończyłem. Słuchaj, w ustawieniach Microsoft Flight Simulatora jest do wyboru, czym chcesz sterować, i tam chyba jest joystick do wyboru. Co ja mam kurwa zrobić?
Dobra. Ja muszę też zobaczyć, jakie tu są zadania, żeby wiedzieć, wiecie o co chodzi. Bo ja potem staję jak głupi i myślę, że tu są zadania wszystkie pokazane, a to nie jest tak. Jeden, dobra. Mogę potwierdzić, że Bonkol nie jest imposterem, także możesz mi zaufać. Dobrze, dziękuję. A odnośnie tego Microsoftu, to tak jak mówię, mi się wydaje, że tam w ustawieniach, chociaż jeżeli ja sobie tak przypomnę, to jak podpiąłem sobie pada, to ja nie musiałem nic tam specjalnego zmieniać. Leo, dlaczego nie zgłosiłeś tego ciała, tylko sobie pobiegłeś na drugą stronę od razu? Bo on tam, widziałem, że poszedł i później ktoś uciekł. No to ja poszedłem właśnie po to, Leo, po to ciałko i tak patrzę. Ale ktoś tam uciekł później jeszcze. Ktoś, to znaczy kto? To adapt, nie, po kablu mam, nie ten wiem, stary pad. Kolor, taki jasny, ale nie pamiętam dokładnie jaki, wiesz? Ale w szale zabójstwa to tak się właśnie dzieje podobno, że się za dużo rzeczy umyka potem. Tak. No Bonkol na pewno czysty, bo wszyscy weszli za mną. Bonkol, czy no mówię, Bonkol czysty, bo za mną bieg cały czas. No i ze mną były dwie osoby przy laboratorium, przed dekontaminacją. No to ja tam. No tak, tam byliśmy we trójkę, drzwi się nam zamknęły. Tak jest. No nie wiem, Leo odbiegał od ciała, nawet go nie zgłosił i pobiegł sobie po prostu do ręki. Tam, żeby ten reaktor zeskanować. Ale może ty właśnie próbujesz wpierniczyć teraz. Sorry, ale nie. Kolor, więc... Sorry, ale nie, bo przybiegłem razem z Bonkolem i z jeszcze jedną osobą. I ze mną, zasnąłem. A gdzie było ciało znalezione? Bo ja nawet nie wiem. No właśnie, ale Bonkol... Jak macie reaktor, to po lewej i po prawej stronie reaktora się właśnie tak to jest. Robi. No. Przykłada rękę, żeby... Mówisz, że przybiegłeś z Bonkolem, ale Bonkol nawet tego ciała nie widział. No bo on nie pobiegł, bo Bonkol jak zwykle nie trafił w wejście do reaktora. Nie, ja... No, prawda. A, głupio się przyznać, ale ja kurwa nawet nie umiałem, bo walnąłem w taką szklaną ścianę, bo myślałem, że dojdę tam, ale nieważne. Ale ja też walnąłem. No, ale w każdym razie, czyli przy reaktorze było ciało, tak? Tak, tak. I Leo po prostu zamiast stać przy tamtej ręce, to po prostu i zgłosić tamto ciało, to po prostu odbiegł od ciała i biegł do drugiej ręki. Ja wałtuję. Kurde, no coś... No dobra, no. Panowie, myjcie się, bo kurwi... Niemiłosiernie. Oj, coś curwi. O, dobrze, dobrze. No, Ignoriu poszedł. Czasem już jest lepiej, kurwa, zgłosić to ciało jako ten zabójca, powiem wam szczerze, że... lepiej nie czekać, aż ktoś będzie, tylko... Kurwa, zabijesz i od razu zgłaszasz, stary. Aha, tutaj Southwest Sensor. Kisz. Tur. A, to fajne to jest to urządzenie. Czy ktoś kurwa tutaj jest? Zrobili już reaktor, Zaif. O kurwa, dobra, to jest 100% Zaif. Halo, tutaj ja, kapitan Dawidek, zgłaszam ciało, gdy bardzo szybko w ogóle uporaliście się z tym, z reaktorem, nie wiem, no, byliście na miejscu. Bardzo szybko. I był... Byli obok w dwójkę. I ktoś tam nie wiedział, ktoś nie wiedział, że tam są osoby widocznie i walnął reaktora sabotaż i tylko mijałem, bo szedłem do góry w kierunku takiego, tego stołu okrągłego, nie? Naprzeciwko elektrowni. Tak, i tam nie miałem, wchodziłem z samej góry. Tak, i w Zajfa minąłem i właśnie za stołem tym okrągłym, gdzie się podaje ten kod z karty takiej, leżało ciało.
No to w takim razie wychodzi, że albo ty, albo z kim ja jeszcze byłem przy tym reaktorze? Gorki, Unfi i jeszcze chyba Drożowy. Admin room, tak, to jest admin. No to w takim razie albo Zaif, albo ty, Bonkol, bo my byliśmy we trójkę. I reaktorze. Tak. I albo ktoś bardzo szybko wentem przeszedł, albo zostaje Zaif i Bonkol. A mi się wydaje... Ja byłem tam na górze, wrzucałem te liście do takiego wsysacza, szedłem na dół i mijałem Bonkola właśnie. Pewnie Bonkol poszedł do góry i... Tak, ale ty pamiętasz, znaczy, jak mnie mijałeś? Ty mnie mijałeś skąd? Ja wychodziłem z dołu, z kafeterii, znaczy z tego, ze stołówki. Z dołu, z kafeterii, no. No, a ciało jest znalezione u góry, akurat gdy mnie minąłeś i poszedłem. No nie wiem, każdym razie ja cię tylko minąłem. Czy ty widziałeś jeszcze kogoś po tej stronie oprócz mnie, Zajf? Nie, widziałem tylko cię. Dobrze, ja zagłosowałem. Bonkol przy mnie robił tacka, więc Bonkol jest dla mnie czysty. Gorki i Unfri byli ze mną, no to... I... Elegancko! Dobra, to była dla mnie ostatnia gierka. Dobra, ktoś ostatnia, wychodzić. Tak? Dobra, dobra. Bo ja bym jeszcze, żeby był pełen komplet, jeszcze na ostatniej mapie tak z 20 minut pograł. Z 2-3 gierki i tyle. Dobra. No na polusiku nadmienię, że jest vital, gdzie widać, jak ktoś przestaje żyć. A tak, właśnie, bo popatrzcie, a co to, bo każda mapa ma coś innego. Na tej mapie widziałem, że jest akces do drzwi przyznawany i jest na komputerze wypisany, tak? Tak, to jest którędy kto przechodził. Potem na tej mapie, to teraz będziemy grać na tej zewnętrznej takiej, to jest właśnie ten puls, tak? Jest wykazywany? Tak, witalsy, tak. Ale aha, to każdy może z każdego miejsca, czy gdzieś trzeba podejść? Nie, tylko koło tego miejsca, gdzie się spotykacie, po prawej stronie jest właśnie ekranik z witalsami i tam pokazuje na zielono, jak ktoś żyje, na czerwono, jak ktoś umarł i na czarno, jak ktoś umarł już wcześniej. A, co się w poprzedniej rundzie. Do tego pod witalsami jest też admin i są kamerki w lewym górnym rogu koło elektryka. Dobra, dobra, już za dużo.